Zamek Królewski w Łęczycy specjalnie na tę noc przygotowało wyjątkową wystawę. Rozpoczęto ją od otwarcia galerii Dzieje Łęczycy od X do XIX wieku. Nie mogło zabraknąć lekcji historii o miejscu, jakim jest miasto Łęczyca. Ta bogata historia jest wyrażona zarówno na wystawie, jak i w dzisiejszych tutaj takich towarzyszących referatach, a właściwie no, na początek film pana reżysera Zdzisława Cozaka Od popiela do piasta. Myślę, że to wszyscy na to czekamy, to jest aktualnie najnowsza pokazany właśnie film, który pokazuje początki państwa polskiego. W tym kontekście pozwoliłem sobie jako badacz Łęczycy na grodzisku tutaj tumskim przedstawić właśnie to, co zrobił pan reżyser dla, generalnie dla Polski. To chciałem, będę starał się pokazać, jak to wygląda w przypadku Łęczycy, bo to jest wielka zagadka, źródła archeologiczne są bardzo bogate. Ta noc mobilizuje szczególnie tych, którzy na co dzień nie odwiedzają muzeów. To jest dobra okazja do wzbogacenia swojej wiedzy na pewno. Dowiedzenia się czegoś nowego o regionie. Przypomnienia sobie, jak wygląda nasze muzeum. To najbardziej mi ta część się podoba, bo to są takie fajne eksponaty i różne takie rzeczy, które musiały być pewnie długo gdzieś przechowywane. Dopiero zaczęliśmy, ale wygląda fajnie. Ogólnie jeszcze nie byliśmy na zamku tutaj w Łęczycy i chcieliśmy poznać jego historię. Ta zbroja tutaj bardzo ładna jest, różne narzędzia, którymi ludzie się posługiwali w dawniejszych latach. Ogólnie na pewno to jest ciekawe zwiedzać takie muzea, no i fajne doświadczenie. W drugim pomieszczeniu, w drugim budynku można oglądać wystawę obrazów Romana Wrześkiewicza. A poza tym cały czas trwa taka zabawa, zwiedzanie z krzyżówką. Okazuje się, że jest dosyć trudna, ale pomagamy. Wystarczy tylko bardzo dokładnie przyjrzeć się, a już odpowiedź będzie prosta. Atrakcje dla młodszych i starszych czekały także w Muzeum w Krośniewicach. Tu można było przenieść się do świata igły i nici. Doszywałam teraz ozdoby. Tak, motylki. Motylki będą. Kwiatki. Serduszka. Będzie kokardka. Potrzebna jest wata taka specjalna, materiał i serce guzitki. Mnie wojsko nauczyło szyć. Także tak się praktykę ma i wnuczce trzeba pokazać, jak to się robi i czy to, a czy to wejdzie nam, to zobaczymy, nie? W praktyce. Żeby uatrakcyjnić jakoś tą wystawę, przygotowaliśmy różnego rodzaju takie akcesoria krawieckie. Tutaj w wystawach, na wystawie widzimy w gablotach różnego rodzaju nici, igły, jakieś akcesoria w postaci kołnierzyków, jakichś haftów, tak, projekty tych haftów. Dorośli natomiast mogli zapoznać się z historią Krośniewic, obejrzeć film o patronie Jerzym Duń-Borkowskim oraz zwiedzić ekspozycję z przewodnikiem. Mimo wszystko, że jestem tutaj z Krośniewic i często bywałam w muzeum, na przykład nigdy nie byłam na piętrze i dzisiaj podczas właśnie tej nocy muzeum miałam okazję zwiedzić górę, zobaczyć właśnie wszystkie, ja bardzo lubię stare monety i zobaczyć monetę z roku przed naszą erą jest dla mnie naprawdę bardzo cenna ze względu na to, że nigdy wcześniej nie miałam okazji w żadnym innym muzeum zobaczyć takich eksponatów aż bardzo z tak odległych czasów. Jest bardzo bogata wystawa, bo są i szable, tak, i różne hełmy, monety stare, także no, warte zwiedzenia i te patery, wyposażenie domów dawnego czy stroje, także no, warto to wszystko zobaczyć, czy nawet ten krośniewski magiel, prawdaż? Zobaczyłam do tej pory, no, na pewno widziałam pokój ogólny, gdzie siedział pan Jerzy Duń-Borkowski. No i bardzo ciekawe to jest. Można dowiedzieć się konkretnie o Jerzy Duń-Borkowskim, o budynku, w którym się znajdujemy, o bogatych zbiorach tego muzeum, w skład który wchodzi dzieła sztuki, pamiątki historyczne, rzemiosła artystyczne. Urodził się w 1908 roku. Studiował przed wojną na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ekonomię. Po wojnie uzupełnił swoje kształcenie o farmację na Uniwersytecie Łódzkim,
A zamiłowaniem pana Jerzego było kolekcjonerstwo. Swoje bogate zbiory przekazał państwu w 1978 roku, jako które Muzeum Narodowym w Warszawie konkretnie, który utworzył swój oddział, który funkcjonował do roku 1995, a od 1995 roku jest to samodzielna placówka muzealna. Ideą akcji jest bezpłatne umożliwienie mieszkańcom, ale i turystom zapoznania się z placówkami kulturalnymi, a te zostały otwarte w całej Polsce.